No i witam serdecznie. Jak mówiłem, miałem się z wami spotkać już w kopalni, ale postanowiłem, że po drodze jeszcze troszkę pozwiedzamy las, także pomyślałem, że może nagram i po drodze sobie troszkę powybijamy i spróbujemy ścinę z forem. No i powoli będziemy się właśnie kierować w stronę kopalni. A po drodze jeszcze by się przydało troszkę wyekspić. Zobaczymy, jak to wyjdzie nam. Dobra, zapis. No i co, lecimy. W sumie czas gry nasz wynosi 4 godziny i już mamy super postęp w miarę. Także ciekawie, ciekawie, ciekawie. Zobaczymy się tutaj. Zobaczymy, jak pójdzie nam z cieniostworkiem. Widzimy, porespiło się tu stworów, a zanadto, także pobiegamy, powybijamy, co możemy. Ja myślę, że teraz powinniśmy dać sobie radę cały obóz wybić, ale no, nie mogę być 100% pewny, jeżeli nie spróbuję. Także na szybkiego spróbujemy tego cienia stwora rozwalić. No i widzicie, 400 expa. I cieniostwór nie jest taki straszny już nam. Czyli śmiało możemy już rywalizować z cieniostworem. Gdzieś tu były rośliny? O, są. Ktoś tu nawet się nami nie interesuje, jak widzę. Czyli podejdziemy, ciachi. No i nic nie zrobi nam biedactwo już. Czerwojady też już nam za wiele nie zrobią. Cieniostwór może jakby mnie uderzył, to by coś mi zrobił. Ale skoro nie uderzył, a my piersi uderzyliśmy i zabiliśmy, no to elegancko. To jest ciekawa jaskina po prawo, ale do niej się i tak później z fabułą udamy. Także na razie sobie daruję. Tam do góry nie idę chyba, albo w sumie zaraz zobaczymy sobie. Skoro mówimy, że sobie dzisiaj troszkę poekspimy, to może troszkę poekspimy. Zanim wejdziemy do jaskini. Jak widzicie, jaszczury już nam dużo nie biorą HP. W końcu mamy więcej życia też. Mamy 160 punktów PŻ. Czyli postać jest w miarę, no już koksem, można powiedzieć. Poza tym ta broń jest super. Nawet może bym pokusił się, żeby zobaczyć, czy orkowi dam radę, ale nie będę ryzykował na razie. Później, jak już będziemy mieli lepszy pancerz, to już śmiało będziemy bili, próbowali. A jak widzimy, jaszczurki po kolei sobie powybijamy. Za każdą 80 expa, także szybko myślę, że sobie tu poekspimy. Jak widzicie, nie zabijałem w tamtym rozdziale jaszczurów tu. I jest ich tutaj cała zgraja. Właśnie to jest fajne, że coraz więcej tych stworów. Przykładowo nie zabiliśmy stada wilków, to te stado wilków jeszcze większe się robi. To jest dosyć ciekawe w Gotiku. Dobra, czy tutaj coś będzie? Nie, tu jest chyba droga do tej całej starej siedziby. Tam na razie nie idziemy, bo prędzej czy później tam się dostaniemy. Tutaj nic nie ma, dobra. A tak, właśnie, kupiliśmy przecież miks, a nie, a co? Myślę, że nie ma. Wypijemy sobie miksturkę. No i co, lecimy. O, skądś się pojawił jeszcze jaszczur jeden, także no. Skorzystajmy z tego, że się pojawił, zabijemy. Tu tą drogą się właśnie idzie tam, także tutaj już sobie odpuścimy. Tu na dole coś będzie? Nie, tu na dole nic nie ma, dobra. Czyli tutaj wyczyściliśmy okolice. Dobrze, szybki sus. Tam prędzej czy później się udamy i tak. Także biegniemy dalej w las i wybijamy wszystko, co w lesie. I będziemy się kierować przez ten las w końcu do kopalni. W kopalni troszkę pobędziemy, ale też nie za długo, może z odcinek. W 10. odcinku już prawdopodobnie będziemy strażnikami, przynajmniej taką mam nadzieję. Bo po rozwaleniu gniazda zostajemy możliwość do góry albo do strażników.
Wtedy prawdopodobnie chyba też nowy pancerz będzie. Kurde, szybko ta mikstura leci. Może później będą lepsze mikstury na speeda, ale dobra. Na razie musimy tym to chwalić, co mamy. Dobra, w sumie skoro kupowałem te mikstury, to czemu nie? W sumie to jest zawsze na minutę speed, a minuta dużo nam daje, bo możemy wybić trochę stworków i szybciej się przemieścić po tym lesie. Zobaczymy, co my tu jeszcze mamy. Tu był cieniostwór, którego wybiliśmy. Tu się zrespiły krzepice, widzę. Oczywiście wszystko, co się rusza w tym lesie, teraz możemy wybić już sobie chyba. No, stój. Dobra. Bo wiecie co, może ten odcinek będzie jako taki wybijanie tego, co możemy w lesie tutaj i tam po prawo, co był ten nieraz, bo tam jeszcze nie byliśmy pozwiedzać sobie, a tam może być coś ciekawego do wybijania. Także może taki odcinek ekspienia i już, i tyle. No to ruszamy z wybijaniem tutaj wszystkiego. O, co ten wilk coś chyba zobaczył, czy tak pobiegł? Dobra, pobiegł. Po prostu biegają czasami one, tak? I możemy spróbować też rozwalić orkowe psy w sumie. Myślę, że już... O, tu uciekają przed wilkiem. Oczywiście to do nas 50 expa mniej by było, jakby nam wybił taki wilk. No ale na szczęście tak się nie stało, bo my jesteśmy pro elo. Tu jeszcze chyba jest wilk z tego, co ukradłem, zobaczę, ale nie. Gdzieś tu krzepica lata. O jest, tutaj się przemieszczą, bo krzepice właśnie to jest fajne, że oni się przemieszczają. Nie latają w jednym miejscu. Troszkę logiki, wiecie, latają, szukają wroga w sumie. Wroga, w sumie oni wrogów. Oni nikogo nie atakują w sumie. Tylko latają. Tam nie wiem, czy się ścierwojady nie porespił, ale to najwyżej później zobaczymy. Na razie tu wybijamy po tej stronie. Później ewentualnie jak będę wracał do obozu, to się zobaczy po drodze, czy coś tak się nie zrespiło, ale dobra. Tu kolejny krzepica. Tam na brzegu pamiętam były zębacze, co nie chciałem ruszać i... Może zaraz sprawdzimy, ale zębacze już też nie powinny nam sprawiać problemu w sumie. Dobra, kolejny potek. Te plociony lecą jak szalone. No ale co poradzić, takie życie. Zobaczymy, czy stado orkowych psów damy radę rozwalić. Na upartego dałoby się ich wybić, ale... Spróbujemy łukiem, wiecie? Ale łukiem za dużo im nie robię. Co prawda, ale... Przynajmniej mogę spokojnie ich wybijać. Trochę nam to zajmie, ale myślę, że warto zabić orkowe psy. Dobra, zapiszemy sobie w tym miejscu. Spróbujemy zeszkodzić i szybko je pozałatwiać. Jeszcze. Niech widzicie, było blisko, żebym wybił całe stado ich, ale dobra. Bo najgorsze jest, jak oni unik robią, bo jak zrobią unik, to kurczę, jest masakiera. Ale myślę, że damy radę im. No dawaj, dawaj, wczytuj się, bro. Kurde, mały problem jest z nimi, ale... No, ekspimy to ekspimy na całego. Poświęcę cały odcinek na ekspienie, ale... Będzie to warte, bo... Wzmocnimy się. Dobra, tym razem będę mądrzejszy i wypiję poty. Szybko zapiszę. No, zapisuj, Bezi, zapisuj. Tym razem będziemy mądrzejsi i
zapisaliśmy sobie. No, ciężko jest, ale widzicie, daliśmy radę. Jak to zwykle bywa, trzeba mieć sposób na takie psy i inne ścierwa. Uff, ciężko było, ale dobra. Kurde, nie ciemno ma, ale dobra, ciul. Teraz potionki. Teraz widzicie, tacy jesteśmy bogaci, że możemy śmiało potionki pić jeden za drugim. Jeśli nie przyjmować, bo zawsze możemy sobie dokupić te poty. Dobra, zobaczymy, co my tu mamy. W końcu możemy tu zwiedzić, bo psy leżą, gryzą glebę, także tu sobie możemy pozwiedzać. Pozbierać, co znajdziemy i pozabijać. I te lasy się łączą. Ten las łączy się z tym, co tam zyskaliśmy, ten kamień. Odzyskaliśmy kamień. I już mamy kolejny poziom, jak widzicie, na wybijaniu takich łatwych przeciwników, których mamy prawie na hita, niektórych na kilka hitów. No dobra. Let's do it. No oczywiście co chwilę zapis, no bo może coś mnie zaskoczyć, bo nie pamiętam, co tu było jeszcze poza takimi łatwymi przeciwnikami. Tu jest droga, którą też można iść po ten kamień cały, ale na razie czyścimy tutaj. Później tam się udamy w tamtym kierunku, ale na razie chcę tu brzegiem iść i powybijać wszystko, co jest tutaj. Dobra, tutaj coś też jest. Tu chyba też jest stado wilków, tak? Zgadza się. Czyli rachu-ciachu, rachu-ciachu, rachu-ciachu. Oczywiście zyskamy na tym też bryłki rudy w sumie, bo dostajemy od nich kły, futra, które później opylimy. Tutaj nie przychodzimy, czyścimy tutaj, jak mówiłem, i koniec. Także lecimy szybko jeszcze tu. Ścierwoja, 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 dobra. Tu były krytoszczury, są. O, nawet trzy. Widzicie, respią się kolejne. I dzięki temu jest tu cała gromada expo. Darmowy expo, można powiedzieć. Już się powtarzam, ale dobra. Tutaj jeszcze chyba były ścierwojady, czy nie? Nie, nie ma. Dobra. Wiecie co, ludzie, postanowiłem, że skoro nagrywam Gothica 1, to nie będę po kolei leciał serią, że Gothic 1, 2, no czwórka, trójka i tak dalej, tylko po prostu zrobimy tak. Nagramy podstawkę, później zajmiemy się dodatkami ciekawszymi, które zostały wydane, czyli Mroczne Tajemnice do jedynki. Ewentualnie jeszcze jakieś mniejsze albo jakieś inne dodatki, które może nikt nie nagrywał, może akurat się jakiś trafi taki. Fajnie by było coś nagrać, jakiś dodatek, który nikt nie nagrywał, a w miarę jest warty uwagi. Także myślę, że wytestujemy wszystkie dodatki, jakie będą. Dodatki, no w sumie mody, nie dodatki, mody. Wytestujemy mody. O, teraz dobrze to zabrzmiało. I wytestujemy sobie wszystkie mody. Przynajmniej postaramy się wytestować, jeżeli nie będzie oczywiście crashowała gra i tak dalej. Bo czasami mody są takie, że crashują grę i nie można nic nagrać śmiało. W sumie, czy my tu coś znajdziemy? No powinny być jakieś stworki, mi się wydają, wilki czy coś. Może coś się znajdzie. Dobra, lecimy tutaj, brzegiem. Jakie wrażenie było, jakby to była jakieś drewniane pale czy coś. Ale to było po prostu taka ciemnica lasu jakby. W sumie takie zbugowane trochę. I wiecie co, dziwi mnie, że tu nie ma nic do rozwalenia w sumie. Myślałem, że jakieś potworki będą, a tu nie ma. Ale przy okazji znaleźliśmy trochę ziół. No ziół, grzyby i jagody. Zrobimy jagodziankę, jej! Dobra, teraz bujniemy się z powrotem. No niestety, żmudna robota, wybijanie.
ale później lasy będą bezpieczniejsze. W sumie i tak po tych lasach później nie ma co chodzić. Chyba, że chcemy powybijać i expa zdobyć, ale dobra. Myślę, że właśnie co rozdział będziemy sobie robić taki odcineczek expienia. I będziemy sobie wybijać wszystko, co się zrespi. Co rozdział, wiadomo, respią się nowe potwory. No i myślę, że warto je wybijać, no bo więcej expa, większy level, więcej siły przykładowo, więcej umiejętności. No i postać nasza będzie wtedy jeszcze lepsza, no. Nie ukrywajmy tego. A czym lepsza postać, tym przyjemnie później nam będzie się wszystko tłukło i nie będziemy tak rage'ować, że wow, co chwilę padamy, wow. Jaki damage, na dwa hity nas zjechał, albo coś. No dobra, tym razem spróbujmy się z zębaczami. No jak widzicie, również dużo damage'a zabierają. Ale na upartego da radę ich zdjąć, tylko jak będzie się zbuguje, no to jest katastrofa. Katastrofa, jak będzie się buguje, to jest katastrofa nuklearna. No ale na spokojnie myślę, że sobie tu poradzimy. Najlepiej z zębaczami chyba można wywabiać się pojedynczo. Ciekawe, czy można. A można je blokować, lol. Nie wiedziałem, że te bestie da radę blokować. To trzeba uważać, bo one. No właśnie, będzie się zbugował, zamiast zbić idiota, to się zbugował. Ale dobra. I widzicie, zębaczy na upartego jeszcze moglibyśmy zostawić je z wybijaniem. I powstrzymać, dopóki nie zostaniemy strażnikiem i nie powbijamy więcej w siłę, do setki chociaż, na razie. No ale na upartego możemy ciulać już się. No pojedynczo. No chodź. Jest cholernie dużo expa za nie, bo aż 220. No to w sumie tyle co za jedno zadanie, co zrobiliśmy z tym kamieniem, czyli 800 expa za zadanie, a tu mamy jakoś 600 chyba, 600 expa za 3 stworki, które czulamy, no już powiedzmy łatwo. No, krzepice się trochę zbugowały, no już się odbugowały. Dobra. Takie główne lokacje typu tutaj, oczywiście nie będę spoilerował jak na razie, co tam znajdziemy. Zostawimy sobie na później. Na razie zajmiemy się pobliskimi okolicami, czyli przykładowe plaże, jak lasy. Nie będę zaglądał w takie miejsce, gdzie później i tak musimy zajrzeć, bo później i tak będziemy lepsi. Plusem będzie to, że tu prawdopodobnie będą kolejne rozdziały, czyli będzie więcej potworów do wybicia. I będziemy już wtedy pro elo. Wtedy już nie będziemy mieli problemów z wybiciem ścierwa. No i tyle, no. A na razie zwiedzamy to, co chcę zwiedzić i to, co damy radę rozwalić, czyli no. Kolejne topielce się porespiły na plażach. Tam widzicie horda krwepicu, bo nie wybijałem. Bo na początku te krwepice są wkurzające. Tu jest jeden, tutaj czujniemy zaraz drugiego krwepicę. O, widzicie, same podchodzą pod miecz. Krwepice już też dużo hapsa na mnie zabiera, bo pancerz jednak coś tam nam daje taki. No. Stój! Kurde, wkurzają mnie, bo momentami sobie tylko przelatują. My chcemy je wybić, a one tylko przelatują przykładowo, o. Ten po chwili dopiero się skminił, że ja sobie stoję tutaj. No, tam jeszcze został jeden. Let's do this! O, nie uciekniesz na... Tu po prawej bodajże chyba nic nie ma. Ciekawego do wybijania. Stworki są przeważnie tutaj, po tej części. I tutaj kawałek w tą stronę. Czy tutaj ścierwojady się może zrespiły na środku?
Bo jak pamiętacie, w pierwszym, czy tam w zerowym odcinku bodajże, tu wybijaliśmy 20 czerwojady. I czy one się respią? No niestety nie zrespiło się. Ale pójdziemy tutaj, akurat w sumie na jedno wyjdzie, bo pójdziemy tutaj na drugą stronę i cofniemy się tamtędy i brzegiem lasu z powrotem pójdziemy do tamtej strony lasu. W sumie obejdziemy obóz naokoło. Czy do obozu wyjdziemy? Myślę, że wyjdziemy, bo nauczymy się siły za te punkty, co zyskaliśmy. No i później udamy się do lasu, który kieruje nas już do kopalni. I również tam powybijamy wszystko, co się zrespiło. I prawdopodobnie trochę wilków, trochę śrwojadów, trochę kiepto szczurów. No chodź tu. Najlepiej blisko podchodzić i ciach ciach, skoro nie chcemy się bawić z nimi. Godzinę, czuciu babkę, z owieczkami, jak się mówi. Bo to dla nas już takie owieczki, można powiedzieć. No, to pielcu. Teraz wszystko elegancko, aż miło się tłucze to wszystko. Teraz wyczyścimy sobie tą stronę lasu. Jak pamiętacie, tu też były te wilki, ścierwojady, te szczury. Tym razem będzie mniej, bo jak wybiliśmy, to tylko pojawi się po jednej sztuce dodatkowo. Zawsze się chyba tak robi. Czyli możemy co najmniej się spodziewać plus jeden stworek danego to, co wybiliśmy. Ewentualnie może coś nowego pojawić, bo w Gothic 2 jest tak, że gdzieś tam rozdziale przykładowo pojawiają się smocze zębacze, wargi, jakieś nowe stworki, w ogóle silniejsze o wiele. No, ląduj. Plusem o tyle jednoręcznych, no, plusem w sumie jednoręcznych, dwuręcznych jest to, że niektóre są długie i łatwo można wybijać nimi. O, też się uchronił ścierwojadek jeden, ale zaraz zginie, o. Czyli ten las mamy ściściutki dogoła. Tam została tylko jaskinia z głównym zadaniem. Tu z tyłu za nami została jaskinia i ciekawa wieża. Wieżę również zwiedzimy. Teraz już nie penetrujemy, zwiedzimy. Też podczas pewnej misji jednej, tylko po prostu zajrzymy sobie tam z ciekawości, nie że to wymaga od nas, tylko z pewnej naszej ciekawości. Dobrze, jestem ciekaw, czy tutaj się porespiły ścierwojady. Jeżeli nie, no to trudno, ale i tak w tą stronę musimy się kierować. O, jak widzimy, po drugiej stronie się zrespił, tak jak myślałem. No cóż, przepłyniemy, trochę będzie się przynajmniej umyje. Dobra. I przepraszam oczywiście za papugi, ale przeważnie na każdym odcinku słychać je, jak piszczą, no ale no, papugi to papugi, nie da rady uciszyć natury. W szczególności zwierząt. Tak samo nic nie zrobimy psowi, no co? Przecież nie pobijemy psa za to, że szczeka, no. To jest taki pies to już ma, że musi szczekać, no i tyle. No i że musicie uszanować. No, mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza, że czasami przeważnie ptaki słychać na moim nagraniu. No ale no, trudno. A propos zwierząt, przypomniał mi się ciekawy koleś, czyli wrzód. Myślę, że w tym odcinku sobie go zaczepimy, przy okazji jak będziemy się siłki uczyć. Bo naprawdę jest ciekawą osobą. Oczywiście później go zlejemy, no i się obrazi, powie, że jesteśmy jakimiś świrami. No bo w sumie jesteśmy świrami, bo należymy do bandy świrów z bagna, jak tak uważają, jakie mają o nich zdanie niektórzy ludzie. A także no, opinia w sumie pasująca do bezimiennego. Ale to jeszcze chwilkę. Mamy jeszcze trochę do wybicia. Tam co ten koleś był, co mówi, że kto ja, nie twoja babcia. I tutaj pilnuję strażnicę, ponieważ w sumie tych strażników możemy sobie obić, nic się nie stanie. Są tam ziemie orków. Tam są orków masa. Ale na tej ziemi na razie nie potrzebujemy i nie wiem, czy byśmy dali radę, ale...
Dobra, wiecie co, jedna może darujmy sobie bicie, albo wiecie co, jak ekspisz to nawet zabijać ich, dobra. Trzeba ich sposobem zajść, oni będą pewnie krzyczeć alarm albo coś. Lepiej stąd zmyk. Jest tu nie... Ujmę to tak. Chyba le... Szkoda, bardzo... Schowaj broń! No schowaj! Następnym razem cię... Dobra, jak widzicie, oni są silni, także... Ciul, prędzej czy później sobie pobijemy, ale dobra, nie będę tracił czasu. Skręciliśmy XP, czy sobie pobiegamy, po XP-my na razie. I tak, myślę, że jeszcze tu się udamy, bo do tej całej kotliny, co jest Kavalor... Kavalor... Bo tu też się pewnie porespiło. Po drodze do nowego obozu coś się pewnie porespiło, także wybijemy szybko. Tutaj chociaż ten kawałek i wrócimy do starego obozu na chwilkę, nauczyć się. No i w kolejnym odcinku myślę, że już będziemy zajmować się gniazdem, to zawsze. O kurde, z zębaczami jeszcze widzę, że mamy problemy. No tam daliśmy radę trzem, ale pojedyncze, a to się rzucają w grupy, także na razie mamy ich w nosie. Prędzej czy później też sobie tam zwiedzimy tereny, co pilnują oni. No, będzie, zbieraj mieczyk. No niby już nie musimy zbierać, no bo jesteśmy bogaci, no ale no. Ja to jestem przyzwyczajony, że do końca wszystko zbieram. Przeważnie tak jest. Albo może podłóżmy się. 5 punktów damy może sobie w zręcznych. Możesz nas uczyć? Nie. On ma, może nas o łukach uczyć, ale no. Łuki nas nie interesują. Będziemy chcieli korzystać z puszy. Dobra. Czy tam był kretosz? Nie, tam były drzwi, tylko się tak dziwnie to pokazane było momentem. Dobra. Tutaj prawdopodobnie też coś się zrespiło, jakieś ścierwoja, no, tak jak mówiłem. Kolejne mięso. Mięso już trochę uzbieraliśmy. Też taki odpowiednik potiona może być. Tu mamy dwa kreszczury. Dobra. W dwójce bodajże, tutaj stacjonowały chyba gobliny w tej jaskini, co są kreszczury w tej części. A tam dalej byli bandyci. No myślę, że tam dalej już nie będziemy biegli sobie. Ponieważ i tak tam będziemy wybijać expo po drodze ze starego obozu, bo się tam będziemy kierować. Tutaj też będziemy wybijać ten cały las. To jeszcze w tym odcinku, ale to za chwilę. Póki co idźmy jeszcze do tego obozu i wytestujemy sobie naszą kuszę pierwszą. Tyle fajnie jest z kuszami, że one wymagają mało zręczności, a mają duży damage. A z łukami jest to, że gdyby dobry łuk był 100 damage'u, no to potrzebuje więcej zręczności, że tak powiem. Tyle zręczności w sumie co na łuk, to mamy lepszą kuszę przeważnie. Chyba tak jest, nie wiem, nie pamiętam. Dobra. Bujniemy się tutaj, szybko się nauczymy i weźmiemy wrzoda przy okazji. Przy okazji go zlejemy. Nie poznacie go. Przejdzie go. Damy sobie 5 punktów w zręczność. Damy sobie w siłkę. 15 punktów. Ciekawe ile jego ma limitu do nauki, ale będziemy oczywiście korzystać, póki możemy się uczyć. Co my tu mamy? Pierwsze zręczności, ale mamy już dwa. Szkoda, że nie można więcej pierścieni, bo mamy 10 pazów, no to w sumie bez zmiany powinien móc nosić 10. No, ale że nie może, no to nie czepiajmy się go. O, jak mamy 85 siły, elegancko, 26 zręczności, czyli już możemy zakładać naszą pierwszą kuszę. Kolejna kusza będzie na 55 zręczności, ale zręcznością zajmiemy się później, jak już wyszkolimy się w siłę i w broni, w broniach. Później zajmiemy się pobocznymi broniami, czyli typowo kusze i tak dalej. No i widzicie, 20 zręczności ma, 25 zręczności mamy.
Ale nie, w sumie jak mamy 20 zręczności, możemy nosić 40 damage, a 25 już mamy kusze 50 damage. Mamy pełno bełto też na luzie. Kowal Huno chyba nic nie będzie dla nas miał ciekawego. Także myślę, że udamy się jeszcze tutaj do Dextera po bryłki, żeby sprzedać towar nasz i do Fiska. Żeby troszkę sobie zarobić, bo oni teraz rozdział jest kolejny, czyli mają kolejne bryłki rudy, bierzemy wszystkie oczywiście. Jak to bywa na Fiska, pewnie ma jakiś wytrych, albo nie ma, dobra, nie ma. Zobaczmy, ma. Z niego mamy też różne bronie, miecz bojowy przykładowo. O kurde, anulowałem handel. Nie chciałem klucza, weźmiemy sobie tą. Monety chyba się na nic nie przydają, także je sprzedam. Nie pamiętam, czy się nie przydają, czy przydają. No i sprzedamy mu wszystko, co zdobyliśmy. A czekajcie, czy... Co ja tu mam? Pazury, kły... Aha, dobra, to wszystko mogę sprzedać. Oczywiście nie umiemy jeszcze wszystkiego oprawiać, co jest dostępne w serii, bo nie ma jeszcze tego rozdziału i bodajże są nowi nauczyciele później, którzy nas nauczą nowych rzeczy do robienia. No kurde, za dużo mu dałem towaru, no to nie, no nie, no nie będziemy tracić 1000 bryłek w sumie, nie? W sumie 439 już możemy mu dać. No i tak później nie będziemy, będziemy mieli tyle bryłek, że nie będziemy mieli co z tym robić. No ale no. No i oczywiście miksura Korkaloma, którą mu daliśmy, żeby mieć poparcie u niego. Niestety miksur nowych nie ma bryłek, nie ma, także Dexter już nie jest nam przydatny. Niech na razie, może w przyszłości będzie miał coś. No i na strażnik świątyni, w sumie jeszcze jesteśmy nowicjuszem, ale już niebawem, w 10 odcinku powinien już być strażnikiem świątynnym. Mam taką szczerą nadzieję. No i jak na strażnika przypadło, no to nawet niech to wygląda. Przeważnie strażnik mi się kojarzy z bronią i dwuręczną i kuszą, ale na razie posługuję się jednoręczną, bo... nauka była dostępna od początku i mogliśmy się od razu nauczyć jednoręcznie broni. Także czemu nie pobawić się w jednoręczną, a później się przerzucimy na dwuręczną i tyle, no i po kłopocie będzie. Ja tu problemu nie widzę. W tym, także no, why not. Udamy się tutaj, zobaczymy czy może nas czegoś nie może nauczyć ten myśliwy cały. W górach również jest i obóz, ale no nie mamy wstępu, no, bo nas zaleją. Drax, no niestety to co mógł nas nauczyć się nauczyliśmy od razu na początku gry. Co jak mówił nam się opłaciło, bo mało wołał, a zyskaliśmy ogromne pieniążki na tym. Dobra, wiecie co, może na razie wyciśmy tutaj po lewej stronie, bo po prawej widzę, że na razie nic się nie zrespiło. A po prawej, po lewej owszem, tutaj bliżej obozu się porespiły stwory. Ale tak prędzej czy później naokoło obejdziemy to wszystko tutaj sobie. No, chodź krzepica. W sumie ile nam do 12 brakuje? No, myślę, że z kopalni wyjdziemy z 2 levela, może wbijemy i będzie stówka siły. Wtedy zajmiemy się bronią jednoręczną, żeby nauczyć się na mistrza, bo mamy bryłki, czemu nie? Wtedy będzie w ogóle mordercą w broniach jednoręcznych. Później przerzucimy się na dwuręczne, jak potrenujemy trochę już. Myślę, że najlepszym momentem będzie przerzucenie się w trzecim rozdziale może. No coś takiego, jak zostaniemy strażnikiem, się przerzucimy na dwuręczne, myślę. A na razie będziemy się bawić jednoręczne, no. Zresztą zobaczę jeszcze jak mi będzie się grało, bo z jednej strony szanuję jednoręczne, bo są szybkie, wiadomo, mniejszy damage, ale i tak robotę wykonują za siebie. Czyli mordują jak upadnie. Taki typ z mistrzowskim mieczem, jak zapierdziela z tym
Speedem, jak później już ma mistrza, jak zapierdziela z tym atakiem swoim, to i Jezu. Klękajcie narody, normalnie. Później można tak zasuwać, że pach, pach, pach. I będzie się tak nie buguje śmiesznie, jak teraz na poziomie adepta. Tak, adept mówię? Tak, adept. Mamy 5% szansy na krytyka. No, niby duża szansa, ale z tym mieczem, no to różnica będzie masakryczna. Krytyk przeważnie wchodzi tyle, ile ma obrażeń nasza broń, plus tyle, ile mamy siły, czyli no spokojnie około 150, może więcej damage'a zadajemy tym naszym krytykiem. Te zębacze może jeszcze sobie daruję na razie, nie chcę mi się męczyć z nimi. I tak czy siak je wybijemy później. O, i tu się zbugował, obejrzał i zniknął na chwilę. No, czasami takie w Gothicu bugi są dziwne. Udamy jeszcze się tutaj, bo tutaj są jeszcze krwiopijce zrespione. I po drugiej stronie może topielca jeszcze spotkamy, albo jaszczura jakiegoś. Myślę, że coś się zrespiło. Jest topielec. No i myślę, że spróbujemy jeszcze te zabić. Wredne gremliny. Gobliny, gremliny w sumie podobnie. O, goblinek. Nie ma co sprawdzić goblina. Oczywiście goblin nic nie będzie miał w sobie. Zapiszemy, bo duży postęp zrobiliśmy, dużo wybiliśmy, a nie chciałbym stracić tego. No dobra. Zobaczymy tutaj teraz. Spróbujemy przynajmniej tego goblina. W razie co mamy kuszę, możemy z dystansu coś popróbować. Kusza też im powinna. Kusza teraz już powinna im dużo robić, bo kusza może im poprzebijać, kurde, te ich głupie ciałka. Ja widzicie, teraz jest ich większa horda, bo wcześniej ich nie wybiliśmy, bo próbowałem. W tym odcinku pamiętam, próbowałem je wybić, ale nie daliśmy im rady. No i widzimy, tu około 1000 expo może wbiliśmy spokojnie. Oczywiście czarne gobliny chyba też nic nie mają, no obejrzę też kiwa głową, że nic nie ma, ale dostaliśmy około 1000 expo spokojnie tutaj za nie. W sumie po 100, a jest ich tu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tam jest 10, czyli spokojnie 1000 expo za nie zarobiliśmy. Trzeba pogrzebać, miksturkę manny i drewniana na łyżkę. No niby nic wartościowego te czarne gobliny nie pilnują. Ale co prawda to jest cała okrągła sumka 1000 expa, także naprawdę warto było je wybić. Miałem problemy, bo myślałem, że padniemy, bo dużo hapsa nam biorą. Ale jak zaczęły biegać i ja z plusem było to, że mam je na hita, czyli wystarczyło, że troszkę pokręciłem myszką, najeżdżało mi na takiego goblinka i pach, pach. Ewentualnie można tutaj stąd zwabić się i tu kuszę napieprzać. No wiem, że to żmudna robota i długo by zajęła, ale jak ktoś sobie nie radzi, no to zawsze może tak spróbować wybić się. Nie widzę problemu w tym. Poza tym dużo sposobów w Gothicu jest na wybijanie potworów. Wróciliśmy jeszcze tutaj drogę do nowego obozu sobie, z tych stworków co będzie. A powinno ich tu trochę być. Tu może jaszczur już się zrespił kolejny, bo był jaszczur ostatnio, wybiliśmy go. Ale nie ma. Tam siedział myśliwy. Tu po drugiej stronie prędzej czy później będziemy, bo tam będziemy orki tłuc też później. Także na tą plażę też później zwiedzimy kiedyś. W późniejszym odcinku sobie zwiedzimy tą plażę. No dobra, jeszcze tutaj myślę, że zostało parę stworków do wybicia i udamy się w końcu do kopalni. Zakończymy przed kopalnią, bo w kopalni sobie odcineczek ekspienia. Mam nadzieję, że jakoś to w miarę jest do oglądania. W sumie to jest bardzo ważny etap w Gothicu, czyli level i ekspienie. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu będzie nam łatwiej.
No i dobra, no i z tego co widzę, no to co mogliśmy wybić, czyli dwa pełne lasy stworów, tam poboczne miejsca takie jakieś, naokoło starego obozu wszystko wybiliśmy co mogliśmy. Na bagnach moglibyśmy jeszcze się pokusić na węże błotne popolować, ale myślę, że zrobimy to jak już będziemy wracać do obozu i będziemy mieli zadanie, żeby no tam gdzieś w pobliżu coś robić, bo takie zadanie będzie na pewno. Nie powiem o co chodzi. Może ktoś wie, to ok. No to brawo dla kumaty. No ale dla niekumaty, no to tam prędzej czy później będziemy, także te węże błotne i tak będziemy musieli wybić. Bo będziemy chcieli zdobyć z węża błotnego pewną rzecz przydatną. Przyda nam się do pewnej rzeczy, którą będziemy później musieli i tak zrobić, żeby... No musieli, no w sumie musieli to jest... Nie przymus, bo możemy... Pozabijać to coś, ale no... z tą rzeczą możemy śmiało sobie chodzić obok nich, no. Dobra, nie będę ukrywał, no... Pomiędzy orków można sobie śmiało chodzić z Ulumulu. Ulumulu, ale oczywiście trzeba mieć towar i zrobić pewną rzecz. Smuci mnie fakt tego, że nie zespiło się dwóch cieniostworów tam co byliśmy, co zabiliśmy tego cieniostwora. Nie wiem, czy to może co dwa rozdziały się tam respi cieniostwór, albo jak wybijemy jednego cieniostwora, to za jakiś czas pojawi się drugi. Nie wiem jak to tam jest. No ale jak jest, tak jest i tyle no. Tak twórcy chcieli, tak i tak jest. Dobra. U tego się uczyliśmy, jak pamiętacie. Godna drag. O dziwo, oni podróżują codziennie rano, chyba przybywają do... zapiszę, bo przed wyjściami luźny bywa. Oni codziennie chyba przybywają do obozu oddać Krykalomowi wydzielinę i wracają do kopalni. I tutaj można ich spotkać, czasami w obozie tylko Godna draga można spotkać. W sumie nie wiem jak to z nimi jest, ale dobra. No i to spotykamy z powrotem Glena, no cześć. O czym powiem? Uważaj. No to zacznę. A i dowiedzieliśmy się właśnie o tych, że on może nam sprzedać wytrychy. Kupimy sobie u niego wytrychy. No czemu nie? Sprzedamy mu za to trochę pazurów. Sobie zarobi na nas 30 bryłek, czyli... No, wyrobi swoją normę jakąś w kopalni, nie będzie musiał się tak męczyć. Dobra, Drake już nam nic nie powie. Ostatnio daliśmy mu piwkę, trochę pogadaliśmy z nim. Tym razem sobie troszkę pozwiedzamy tutaj, pogadamy sobie, handlujemy. Myślę, że jeszcze trochę w tym odcinku sobie tutaj pochodzimy, choć na tych pierwszych poziomach, bo zobaczymy z kim tu mamy do czynienia. Oczywiście w ostatnim odcinku, w którymś tam odcinku zwiedzaliśmy tą kopalnię, bo byliśmy tutaj po zgodę. Ale czemu nie można sobie teraz pozwiedzać tutaj? Dobra, tu hyc robimy. Aaron coś powie ciekawego może? No nie jedz mięsa, nie obżeraj się. Aaron nic nie powie, Snips też nic nie powie. Oczywiście ten jego fajny głosik. Dobra. Bejże dostał. Ten oczywiście pilnuje pustej skrzyni, bo sprzątnęliśmy wszystko. No, biedny Ulbert nawet się nie skminił. Lubię tego gościa, naprawdę. Grims, on jest spoko. Powodzę. Nawzajem. No, wszystkie dialogi ostatnio rozmawialiśmy. Pogadajmy z Janem na temat pełzaczy. Gdzieś tutaj założę się. Słuchaj, nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu, nie mam pojęcia. Przynieś mi koło zębate, wtedy... Koło zębate? Nie mam po... który... No, najlepiej, w którym szybie trzeba zobaczyć i przynieś mu koło zębate, ale to się zajmiemy w kolejnym odcinku. To będzie zatytułowane prawdopodobnie Gniazdo Pełzaczy i tyle. Teraz jednak udajemy się jeszcze niżej. Bo wcześniej tutaj na tym niższym poziomie nie byliśmy. Jak mnie to nie dotyczy. Tutaj jest to nie troszkę piekielników. Ludzie zawsze... I to jest Godna Bar.
Z nim nie gadaliśmy wcześniej. Co możemy powiedzieć? Co możesz? Te bestie muszą. Informacja pełzacza, że bestie są bardzo potworne i w ogóle bla bla bla. Dobra, zapisujemy, a w kolejnym odcinku myślę, że sobie będziemy penetrować wszystko. Nie penetrujemy, tylko pozwiedzamy sobie wszystkie jaskinie tutaj. Zaczniemy od tej jaskini i skończymy na zwiedzeniu wszystkich. Wyniesiemy koło zębate, wbijamy się w ten i myślę, że zostaniemy w końcu strażnikiem. W kolejnym odcinku już może się to uda. Także do usłyszenia, ja już nie przyciągam i siemanko.